Witajcie na vlogu Rzekso. Dzisiaj taki krótki materiał w sprawie testu, czy naprawa środkownika jest udana. Pokażę Wam, jak mniej więcej wygląda przygotowanie do mielenia słodów środkownikiem. Bardzo krótki film, więc popatrzcie po prostu, co się dzieje i muzyka gra. Jak widzicie, chyba działa. No, także muszę jeszcze tylko delikatnie poprawić mocowanie wiertarki, bo kurczę, troszeczkę ją bujam. Ale no nie wiem, zobaczymy. No. Zapamiętajcie dzisiejszą datę, zobaczymy, jak długo wytrzyma ten naprawiony śrutownik. Znaczy, naprawiony uchwyt do wiertarki generalnie. To tyle w dzisiejszym materiale. Krótki, ale treściwy. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Hej!